Ta... To jest dobre, to jest... A co ty tam na tym komputrze tam robisz? Tata, kurde, ja ci mówię. Kurde, normalnie... Jest genialne, ale teraz to... Stoi przed tobą drugi ten. No jeden był taki ten geniusz, ten... Nostradamus. Nostradamus? Przecież on był od przepowiadania przyszłości. A poza tym to i tak to był tylko niezwykły oszust. Tam się, kurde, czepiasz szczegółów, kurde. Ważne, że był znany. Czy ja wiem, czy on taki oszust był? Najpierw nagrał płytę Life After Death, a zaraz potem go zastrzelili. Chyba coś wiedział, nie? A ja, tata, kurde. Ja właśnie napisałem normalnie projekt protestu. Tata, słuchaj tego, bo to zaskoczy bardziej niż zima drogowców. Bardziej niż niechciana ciąża po pijanym seksie bez zabezpieczenia. Słuchaj tego. No słuchaj, po pierwsze, żeby zasiłek dla bezrobotnych był 2 razy wyższy. 2 razy wyższy, no bo teraz to jest jakaś paranoja. No co prawda Związek Bezrobotny chciał o 100% podnieść. Ale to jest przesada. To jest 100%, to jest przesada. 2 razy? Po drugie, żeby Urząd Pracy był na każdym osiedlu. Na każdym osiedlu. A nie, że trzeba było teraz jeździć nie wiadomo gdzie. Na każdym osiedlu i to najlepiej przy Żabce. Żeby już nie trzeba było 2 razy chodzić. No i po 106, co ważne, żeby był otwarty w godzinach odpowiednich. A nie tak jak teraz, że trzeba wcześniej wstawać, nie wiadomo jak. A nie da się tak wcześniej wstawać, jak się święci dzień. No wiadomo, że dzień święty trzeba święcić, tak mówi pismo, prawda? Ale czymże jest? Każdy dzień jest świętym darem od Boga. Oczywista rzecz. A masz coś o pracy? O czym? Jakiej pracy, tata? Przecież to jest protest bezrobotnych. O nasze święte prawo niepracowania. Czekaj, to coś ważne? Młodzież. Gówniarzarek. Co? Ja pier... Co to ma być? To jest jakiś skandal. Co ty to tam? Co się stało? Tata, normalnie ja nie mogę. Jakiś typ se nagrał serial, no rozumiesz, taki niby komediowy i jakiś typ, który w ogóle szkoły filmowej nie skończył. Nic nie skończył, żadnej szkoły filmowej, rozumiesz? Jeszcze się pewnie za aktora uważa. Ha, jak na pewno szkoły aktorskiej nie skończył, teatralnej, na pewno nie. Ty jeszcze, że to komediowe, że niby śmieszne ma być. Śmieszne? Jakby chociaż jakieś fajne żarty dał, oryginalną, o policjantach na przykład, albo o lekarzach, albo chociażby jakąś perukę ubrał, ty. Śmieszne. Ja bym to lepiej zrobił. Ale to co? Rozmawiasz z nim teraz? Nie no, tata, jak rozmawiam, przecież to na internecie pisze to, ty. Patrz jak się podpisałem, patrz jak się podpisałem. Onanista? Specjalista, tata! Specjalista, onanista. To niezłe jest. Co to znaczy? Nieważne. Nieważne. Podpisałem się specjalista, tata. Bo jak jesteś specjalista, to znaczy, że się znasz. A akurat na komedii, na żartach, to ja się znam. Tak. Ta, znam się, oczywiście, że się znam. Przecież tata, jak Marcin mówi, że jak ja coś powiem, to wszyscy leją. Rozumiesz? No właśnie. Wszyscy leją. A. Jak ten startupowiec, ten stand-upowiec, ten taki, ten Michajew Lejow. Nie znam. Będzie kiedyś na Polsacie, to ci puszczę. Znaczy, ja sam nie widziałem, ale on podobno w jakimś talk show'le był. To musi być dobry, nie? A to jako ten specjalista, to napisałeś mu, co konkretnie źle robi? A no tata, no to... Powiedział, że słuchaj, przeczytam ci, jest tak, mu napisałem tak, rozumiesz te. Kiepski jak barsz, ja tam akurat barsz lubię, ale żeby se nie myślał. Cwaniacz. Kiepski jak barsz. Nieśmieszne. Nie oglądałem. Dobre, nie. Ja jeszcze mu dopiszę te kabarety. Kabaret koń polski rządzi. Kurde. Niech ma kujna będzie wiedział. A gdzie ty to piszesz? Jak gdzie? No. Jak gdzie? No w internecie. W internecie? Co ty? A w ogóle Marcin powiedział, tata, że jego syn powiedział, że internet to rządzi, rozumiesz? Że wymiata wszystko, że gazety, telewizor mogą się schować. Że to już przeżytek jest. Słyszałeś, gówniarza, tata? Jak przeżytek, jak przeżytek. Ja to potrafię, na przykład jak porządny człowiek, przesiedzieć cały dzień przed telewizorem. Z piwkiem na przykład. I w ogóle mi internet nie jest potrzebny. Cały dzień. Wystarczy, że mi ktoś jedzenie zrobi. No. Ja se przyniosę. Jak mama w kuchni zostawi, to jak będzie mi się chciało sikać, to ja sobie przejdę i przyniosę. Co, ja nie potrafię? Albo ty, tata. Przecież jak ty wracaj z roboty, zresztą tak jak teraz. Nosa nie wyściubiej za gazety. No. Po co internet? Ja nie rozumiem, co ci ludzie w tym internecie. To przecież sam przed chwilą pisałeś coś tam, ten internet. Ale to ważne rzeczy, tata. Ważne rzeczy, co ty myślisz? Przecież co, weźmie się taki jeden, drugi za komedię robić, humor niby, i myśli, że się zna na żartach. Ho! A to nie można się znać, to trzeba mieć w sobie, tak jak ja. Kurde, albo ten, wujek Marian. Ten to sypie dowcipami jak z tego co się sypie, tego. Twój Opel się sypie. Opel się sypie, co ty tata gadasz? Już dawno go komornik zabrał. To teraz to niech się sypie. Twoja matka się sypie. Co? Nieważne. Coś żeś mówiłeś o tym internecie. No, tata, te. Bo Marcin powiedział, że w internecie to jest wszystko. Normalnie wszystko jest. Że jest dużo głupot, ale mądre rzeczy też, tylko trzeba poszukać. Poszukać. Słyszałeś go, tata? Trzeba poszukać. Kurde, nie jak telewizji w gazetach. Ty rozumiesz? Tam nie trzeba nic szukać, tam wszystko ci dają. Bo ktoś tym steruje. Same mądre rzeczy. Bo ktoś nam daje, co jest dobre, a co złe. A nie, że trzeba poszukać się w internecie, naczyta jakiś pierdol głupot. I później co? Firmy otwierają, filmy nagrywają. To ja muszę takiemu jednemu z drugim powiedzieć, co o nim myślę, żeby se nie myślał. A to ten internet to coś robi jeszcze? Ale tata wszystko robi. Marcin powiedział, że jego kolega informatyk powiedział, że internetem to można nawet domem sterować. Tylko gorzej, jak tam coś się z komunikacją nie ułoży, to później się można 2 tygodnie z urządzeniami nie dogadać. A to wychodzi, że twoja matka jest na internet, synek. A coś to robi jeszcze? Tata, wszystko to robi. Tam możesz teges, normalnie filmy ściągać, muzykę ściągać i możesz nawet te. Co? No. Dupy oglądać. Dupy? I gołe baby. A Marcin powiedział, że on woli iść do kina, sobie kupić płytę, a jak już w internecie oglądać to z legalnych źródeł. Bo inaczej to kradzież jest. Słyszałeś go, tat? Jaka kradzież? Przecież wszyscy tak robią, to jaka kradzież? A jakby wszyscy ukradli ze sklepu, to co, to by nie była kradzież wtedy? Nie no, dada. Co ty to kradzież? Ze sklepu to nie, ale w internecie nikt nie widzi, to można. Przecież większość tak robi. No większość się nie może mylić. Mamy demokrację. W szkole mówili, że tak jest, więc tak musi być. A czemu tak? Właśnie większość zazwyczaj się myli, a tylko wybitne jednostki mają rację. I zmieniają świat dzięki temu. Tata, ja nie wiem czemu tak. Szkoła nie uczy rozumieć, tylko pamiętać. Więc ja pamiętam. I tyle ma mi wystarczać, więc mi wystarcza. Czego w tym nie rozumiesz? Wszystkiego. Nie każdy rozumie, co ma być zrozumiane. Ale ja rozumiem, co muszę teraz zrobić. Co? Muszę uskutecznić mój protest bezrobotny. Ale najpierw... to jest? Ale co to jest? Co się stało? Tata, rozumiesz, nagrałem filmik do internetu, modny, rozumiesz? O czym? Unboxing. Unboxingu, rozumiesz? To wygrałem internety, to jest, stworzyłem nową jakość. Otwierałem pudełko, w którym jest drugie pudełko. Kurde, no super, mam rozumiesz, normalnie 17 wyświetleń już. Z czego 10 sam zrobiłem. Ale 100 polubień, kupiłem, to mam, tak? To chyba dobre, nie? A pisze mi jakiś taki typ, taki. To się nawet podpisać nie umie. Mateusz! Głupek jeden i pisze mi. Wtórne, nie wnosi nic nowego, zero oryginalności, nic się nie dzieje, nuda. Rozumiesz to, tata? Co za hejter, oszczerstwo, co to ma znaczyć, co, jak tak można w ogóle, to powinni zabronić. Zero godności i dumy, poszanowania człowiekiem z kińskiej pracy.